kochani, korzystam z okazji, mój mąż wyszedł z Laurą na spacer i chciałam Wam jeszcze tak dopowiedzieć, taki update do tego filmiku zrobić na temat wciorniastków. Bo niestety zaatakowały one moje dwa fikusy, fikusa sprężystego i fikusa abdiani, nie wiem jak on się wymawia, ten z tymi węższymi liśćmi. No i niestety zaatakowały dość mocno, bo no naprawdę kolonie, że tak powiem, chodziły mi po liściach. I chciałam Wam powiedzieć, że no, mam nadzieję, że już się ich pozbyłam. Chociaż no wiadomo, że trzeba jeszcze przez parę tygodni to sprawdzać, czy rzeczywiście żeśmy się pozbyli tego dubactwa, czy jeszcze raz one się nie pojawią. Ale jedna osoba z Was sprzedała mi super patent w komentarzach, że na wciorniastki najlepszy sposób, w ogóle na rubactwo, bardzo dobrym sposobem jest woda utleniona. I muszę tej osobie naprawdę podziękować, ponieważ faktycznie sposób ten jest świetny. Ja sobie jeszcze poczytałam na ten temat trochę w internecie i dowiedziałam się właśnie, że jeżeli dodamy wodę utlenioną, proporcje są różne. Ja słyszałam, że właśnie ta osoba w komentarzu podała mi, że jedna łyżka stołowa wody utlenionej na 4 łyżki wody. Słyszałam też o metodzie, że na przykład chyba 2 łyżki wody utlenionej czy 3 łyżki wody utlenionej na litr wody niektórzy stosują. I jest to naprawdę świetny patent i świetny sposób na powietrzenie korzeni. Naprawdę powiem Wam, że podlałam sobie już naprawdę dwa fikusy, już przestały mi tak nowe listki wypuszczać, przestały tak dobrze rosnąć, odkąd mają, oczywiście, bo miały te wciorniastki, ale zrobiłam oprysk z tej wody utlenionej właśnie, wymieszanej z wodą, plus nalałam, podlewałam kwiaty tą miksturą i powiem Wam szczerze, że mój fikus, jeden i drugi, zaczął mi wypuszczać po 2 liście na raz. Znaczy się po 2 liście na raz. Wypuścił jeden liść i momentalnie za chwilę rozwijał się liść kolejny, co u mnie się nigdy nie działo, także naprawdę polecam ten sposób. I też powiem Wam, że zastosowałam środek karate na wciorniastkę, na pewno Wam bardzo dobrze znany. Jak ja to mówię, worek na łeb, od środka spryskać karate, troszeczkę też spryskałam powierzchnię ziemi tym preparatem. I na całą noc z tym workiem, w tym worku ta roślina spała. I nie wiem, czy to pomogło, czy też dokończyła i dobiła je ta woda utleniona. Nieważne, najważniejsze, że chyba się tych wciorniastków pozbyłam. Ale naprawdę polecam Wam, wypróbujcie tą metodę. Ja generalnie robiłam tak, że jedna łyżka stołowa wody mineralnej 3% i do tego 4 łyżki przegotowanej wody. I taką miksturą, no to jest dość mało, ale no po prostu robiłam sobie, jak mi nie starczyło na jedną roślinę, zużyłam całą tą miksturę, robiłam do kolejnej rośliny nową miksturę. I naprawdę widzę efekty, że naprawdę liście wypuszczały jak głupie, że tak powiem, po tym sposobie. Także jeżeli nawet jeżeli nawet nie dobiły, choć myślę, że dobiły też te wciorniastki, ta woda utleniona z wodą przygotowaną, to naprawdę jest rewelacyjny sposób na wzrost nowych liści, ponieważ ta woda utleniona z tą wodą przygotowaną, słyszałam, że bardzo super napowietrza korzenie. I w ten sposób no chyba to działa super na rośliny, bo naprawdę są efekty. I naprawdę szczerze Wam polecam. Także chciałam Wam to powiedzieć, bo naprawdę patent jest świetny i myślę, że nie zaszkodzi. Nie ma się co bać, ja się troszeczkę bałam pryskać w tym liście, ale nic się nie dzieje, nie popaliło mi liści. Także polecam nawet od czasu do czasu wszystkie rośliny podlać tą wodą z wodą utlenioną. Myślę, że to bardzo dobrze wpłynie na wzrost roślin. Swoje podlałam, żyją, nic im nie jest, także nic im się na pewno nie stanie, a jest możliwość, że naprawdę będą nam dużo lepiej rośliny rosły. Także polecam Wam ten sposób i do zobaczenia. Jeszcze raz może powiem, jeżeli filmik Wam się
podobał, jeżeli sprawdzi się u Was ta metoda, poproszę o łapkę w górę, o subskrypcję i do zobaczenia już w kolejnym odcinku z cyklu Wszystko o moich roślinach, w odcinku 11. Także do zobaczenia, pa!